Zanim zaczniemy, łapcie Arta od Julii. Jest to nawiązanie do mojej historii. Duchy nie wydają dźwięku. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Od niemal samego początku mojego kanału ciągle i ciągle pytacie mnie, jak bronić się przed duchami i demonami. Czy satysfakcjonuje was odpowiedź nie da się? Pewnie nie. Więc w tym odcinku podrzucę wam kilka bardzo prostych tipów, które w razie ataku czegoś złego mogą znacznie wam pomóc. A z załatwieniem ich sobie powinien dać radę każdy. Ja jestem Kot, a to... 5 sposobów na ochronę przed demonami. Jeden. Najprostszym sposobem jest regularna modlitwa. Wiem, że większość z was teraz myśli, że mówię bez sensu. Jednak jeśli boisz się demonów, szukaj pomocy w Bogu. Jeśli modlisz się regularnie przez pewien czas, prawdopodobieństwo, że demony bez powodu zaatakują ciebie, jest znikome. 2. Sól. Taka prosta rzecz. Rzecz codziennego użytku. Przyprawa, którą każdy ma w kuchni. Demony, jak i duchy, jednak nie lubią soli. Dlaczego? O tym chyba powinienem zrobić oddzielny film. Lecz starczy wam wiedza, że pomniejsze demony nie przejdą szczelnego okręgu z soli, zaś sypnięcie nią w jednego z nich sprawi mu znacznie większy dyskomfort niż człowiekowi, zwięźle mówiąc. 3. Dewocjonalia. To chyba najprostsze ze wszystkich przykładów. Krzyże czy wizerunki świętych każdy ma w swym domu. Zaś demony lub inne złe istoty nie przepadają zbytnio za tymi, którzy utrudnili im życie lub nie życie. 4. Biblia. Mówiłem o codziennych modlitwach, lecz z Biblią nie jest do końca tak. Przyjmując, iż Bóg jest twoją bronią, to groźniejszy jesteś, trzymając ją w ręce, niż gdzieś w swoim domu. Gdy widzisz coś złego, czego się boisz, coś, co zbliża się w twoją stronę, wyczytaj kilka biblijnych wersetów, a powinno dać ci spokój. 5. Srebro. Zgadza się. Srebro nie działa wyłącznie na wampiry czy tego typu mityczne istoty. Nie działa również jednak jako broń, lecz bardziej jako ochrona. Jeśli masz przy sobie srebrną rzecz, dla demonów jesteś po prostu ohydny i nie będą się zbliżać do ciebie bez większego powodu. Sposobów na pokonanie zła jest wiele i myślę, że fajnym pomysłem będzie nagranie kilku filmów mówiących, w jaki sposób bronić się w konkretnej sytuacji. Tymczasem mówił do was Kot. Pamiętajcie, by zajrzeć w opis i jeśli chcecie mnie wspomóc, będę wam wielce wdzięczny. Teraz zwijam się w kłębek i życzę wam wszystkim miłego wieczoru.